Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Josztor i zabieramy się za prześwietlenie kolejnego podejrzanego. Widzę, że trafiliśmy znowu na rozgrzewkę. Koleś na razie stoi i nic nie robi. Mamy minutę do rozpoczęcia właśnie prawdziwego meczu. Oj, koleś, co on tam robi? Pewnie sobie coś wgrywa, co? No, niedługo się dowiemy, czy coś faktycznie ma. No to czekamy. Możemy sobie włączyć mapkę. Zobaczyć, jak to tutaj działa. Okej. Widzę, że nadal jesteście zainteresowani tą serią, więc cieszę się bardzo z tego powodu, że wam się jeszcze na razie to nie nudzi. Mnie też się na razie to nie nudzi. Zobaczymy, jak długo tutaj wytrzymamy. No ale wiecie, trzeba tutaj tępić frajerstwo, cheaterstwo i tak dalej. Fajnie by było, jakbyśmy się w końcu mogli dowiedzieć, co się dzieje z tymi sprawami, które właśnie oceniam. Lub które wy oceniacie, jeśli macie taką możliwość. Bo to by na pewno też zmotywowało właśnie inne osoby, żeby takie coś robiły, jeśli zobaczą, że na przykład, no wiadomo po prostu, co się z tą sprawą dzieje, czy faktycznie koleś dostaje bana, czy nie. Wtedy wiecie, o, koleś dostał faktycznie bana, dostajesz taką informację, no to może jednak ja spróbuję i może kolejna osoba właśnie otrzyma karę za oszustwo, co jest naprawdę dobrym motywatorem, że jednak wiemy, że coś z tą, sprawą się dzieje. Okej, koleś trochę wkował, ale w końcu przyszedł. Wow, niezłe banie. Oj, granat. Ten mało HP. O, no właśnie, to w sumie tylko go dobił. Tak naprawdę tamci zrobili większą robotę od niego. No dobra, teraz już normalnie gra. Zobaczmy, czemu on tak bokiem dziwnie chodzi. Co on robi? Może je? Nie wiem, cokolwiek. Wyciera ręce, gada przez telefon. No i spójrzmy. No na razie za wiele się tutaj nie dzieje. Koleś sobie stoi na respie. O czym on teraz sobie myśli? Okej, dwóch flashuje banana. Wow. Niezłe to było. Okej, koleś ma auto-aima. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale on po prostu sobie strzelał gdzieś obok, a automatycznie celownik mu zjeżdżał na głowę przeciwnika. Zaraz mam nadzieję, że to się jeszcze raz potwierdzi, moje przypuszczenie. Koleś raczej nie ma WH, chociaż nie wiadomo. On po prostu, jeśli tylko zobaczy przeciwnika, to po prostu wciska lewy przycisk myszy. No i ten celownik i te kule automatycznie już lecą w stronę przeciwnika. Zobaczcie, że gdyby miał WH, to on by się tam skopatrzył, że on jest tam u góry, ale po prostu go tylko wystarczy, że zobaczył i tylko przytrzymuje po prostu ten lewy przycisk myszy i automatycznie wszystkie kule trafiają w przeciwnika. Zobaczcie, w zwykłą kurę nawet nie potrafi trafić. Ojejku. Widocznie na kury to nie działa. No dobrze. Zobaczymy, czy coś jeszcze nam pokaże. Czy czymś jeszcze się popisze przed nami. No, auto aim niestety nie działa tak, że strzela przez ściany. Ups, flash. Dziwne, że nie pokusił się o to, aby właśnie odejść strzał. Wtedy byłoby chamsko widać, że faktycznie ma tego auto aima. Bo przez flasha nic by nie widział, a celownik automatycznie by mu namierzał przeciwników. Zobaczcie, jak ten celownik mu lata automatycznie. To jest niemożliwe, żeby przy takim celowaniu, kurczę, strzelać takie headshoty. O, zobaczcie. Lol. To jest masakra jakaś. Ile on ma w ogóle fragów? 9-0 ma ogólnie. Dobra, jak widzicie, on WH nie ma, on po prostu czeka tylko na tego typa. Tamte chodzi powoli, więc go nie słyszy.
i nadal wyczekuję, aż tutaj w końcu wejdzie. A ten już jest tam na po lewej stronie. O, masakra, nie wiem, czy ci ludzie naprawdę myślą, że takich rzeczy się nie da zauważyć. Ale w końcu widzimy, jak właśnie wygląda auto-aim, bo w sumie takiego konkretnego przypadku jeszcze nie mieliśmy. Głównie właśnie to było WH, czyli wallhack, widzenie przez ściany i tak dalej. I teraz faktycznie widać, jak to działa. Ale myślę, że to nie jest jeszcze taka hardkorowa wersja tego auto-aima, bo są takie, gdzie no po prostu ten celownik lata jak ogłupiały, no. Koleś w ogóle nie musi się martwić o to, czy ktoś gdzieś jest, czy nie, po prostu strzela i automatycznie ten celownik potem lata po tych przeciwnikach, nieważne, czy są za ścianą, czy nie. Dobra, koleś jest na plancie, w ogóle sobie stoi, nic nie robi. Ma po prostu w dupie wszystko. W ogóle pewnie się nie skupia na tym, co robią inni. No bo wiesz, że i tak ma przewagę nad innymi. A ciekawe jak inni. Czy oni też mają coś, czy jednak nie? Zobaczmy, jak są z fragami. Nie no, w sumie on tutaj najwięcej zabił, nie zginął ani razu. O, ma pakę. No bez wątpienia koleś ma auto-aima, to na pewno sobie zaznaczymy. Poza tym... poza tym chyba nic innego tutaj nie posiada, ale na pewno korzysta z jakiegoś programu i to też właśnie zapiszę. Bo co chwilę coś się zatrzymuje i coś pewnie sprawdza, coś tam przełącza, więc wybiorę tą opcję. No, koleś po prostu strzelił, ale go nie zabił, dlatego że był schowany przeciwnik za ścianą. Ale widział jego cień, bo tam można właśnie dostrzec ten cień, zanim się jeszcze kogoś zobaczy. I tu nikogo nie ma. Wow. Czyżby na flashu nie działał auto-aim? I zginął. No nie wierzę. Może koleś jeszcze nie jest obeznany z tym auto-aimem i nie wie, że można strzelać przez smoka, czy tam przez flasha i może to zadziała. Albo i nie działa. Może ma jakąś taką, nie wiem, okrojoną wersję tego auto-aima. Lepiej można byłoby samemu sobie pobrać takie cheaty na jakimś fejkowym koncie i sobie posprawdzać, w jaki sposób to działa, żeby potem móc lepiej właśnie wejrzeć w tą sprawę, lepiej po prostu ocenić to, czy faktycznie ktoś coś ma, czy nie. Zobaczmy, co teraz się stanie. Ale bania, masakra. Nieźle. Zobaczcie, że on normalnie, naturalnie sprawdza te wszystkie miejsca, w których przeciwnicy mogą być. Zobaczcie, że chyba ten jego auto faktycznie działa przez smoka, bo koleś tam był wychylony, on tam strzelał w tamtym kierunku, ale niestety te kule mijały tego przeciwnika. Więc widocznie są jakieś różne wersje tego. Okej, zobaczmy. Wow. Co za typ, nie wierzę. No. I zginął. Okej, no dobra. Czyli tak jak mówiłem, wspomaganie celowania oczywisty, bez wątpienia. Wspomagane pole widzenia, niewystarczające dowody, inne wspomagania spoza gry. Zaznaczę, że oczywisty, bez wątpienia. Griffing, niewystarczające dowody. Tam przez chwilę awkował, ale to powiedzmy odpuścimy mu chociaż to. No zobaczcie, że tak na zmianę się akurat zaznaczyło. Ale to już tak poza konkursem. Okej, słuchajcie, no to tyle na ten odcinek. Myślę, że się wam podobał, bo w końcu zobaczyliśmy jak działa. Według mnie taka słabsza wersja auto-aima, ale jednak chyba bez wątpienia zgodzicie się razem ze mną, że koleś faktycznie używał wspomagane celowanie. No i jeśli wam się odcinek podobał, no to zapraszam was do łapkowania i zapraszam was też na mojego Facebooka oraz do followowania mnie na Twitchu, na którym mam nadzieję, że niedługo zacznę już streamować, ale wszystko w swoim czasie. Także dzięki serdeczne i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej!